doświadczeń. W różnym wieku zaczynamy je kolekcjonować, ale mówili mądre rzeczy, to bardzo optymistycznie to zabrzmiało, to co mówili. Ja przyznam się szczerze, że kiedy dostałem do ręki książkę Harriet Lerner 100 zasad udanego związku, trochę się przeraziłem, bo tak jak powiedziałeś, wiadomo, trzeba pracować nad tym związkiem, ale czy naprawdę trzeba przestrzegać aż 100 różnych zasad? Nawet więcej jest, 106, bo to zdążyłem zbadać. Ale wiesz, to jest tak trochę jak z takimi poradnikami, jest trochę jak z rzeczami w internecie, że dobrze się klika, jest 10 punktów, 17, 7, 12, szczególnie że takie magiczne liczby. Sam zwróciłeś uwagę, że jest 106 tych porad, a na okładce jest 100, bo... Takie lekkie przekłamanie, bo... Nie, to ładnie wygląda. No tak, tak? To prawda. To się w internetach dobrze klika. Ja myślę, że te porady tam są niektóre ważne, niektóre są takie drobne pewnie. Jakbyśmy się bardzo skupili, to też byśmy tutaj ileś porad znaleźli. Ja myślę, że taki, jestem przekonana, że taki poradnik może być pretekstem do zastanowienia się nad sobą, bo każdy z nas ma jednak trochę inne... Czyli tak naprawdę każdy z nas powinien mieć inny poradnik dla swojego związku. Każdy powinien sobie stworzyć taki dekalog czy zestaw. On this dusty road called life, who will catch the wonder as it rains down from the sky?